Na początku żarcik, taki dowcip kościelny, do nieba starają się dostać różne pieniądze. I na początku banknot 10-złotowy. I święty Piotr mówi, nie, ty nie możesz wejść do nieba. On zdziwiony, no ale dobra. Potem 20 złotych też nie może wejść do nieba. 50 złotych też posłane do piekła. Stówka również. No i w pewnym momencie pojawia się moneta 50-groszowa. I tutaj święty Piotr otwarte ramiona i mówi, zapraszam ciebie do środka. I wszystkie pieniądze zaczęły się buntować. Jak to? My nie mogliśmy wejść, a 50-groszówka może, przecież my mamy większy nominał, większą wartość. No to jak? A wtedy święty Piotr powiedział, a kiedy ja was ostatnio w kościele widziałem? Śmieszne, nieśmieszne, ale bardzo nie lubimy rozmawiać o pieniądzach w kościele i kiedy widzimy księdza, który zaczyna zbierać tace, to się buntujemy, mówimy. W takim momencie, kiedy na ołtarzu zaczynają się dziać rzeczy najświętsze, to on tutaj wychodzi, albo on, albo zakrystian i zbierają tace i wielkie poruszenie. Przecież to jest niegodne w trakcie mszy świętej, więc zrozummy jedną rzecz. Na ołtarzu dzieje się ofiarowanie, a ty poprzez pieniądz możesz dać część siebie, bo pieniądz to nie jest tylko czyste złoto, to jest symbol twojego wysiłku, czyli część siebie, ciężko zarobiony pieniądz dajesz na Kościół, aby dalej mogły się dziać rzeczy najświętsze, aby dalej funkcjonowała twoja parafia. Zobacz, takie proste, a jak zmienia perspektywę. Taca, czyli innymi słowy część mojego dorobku, który przekazuję Panu Bogu z wdzięczności za to, że mam wsadzić co do garnka, jest dzisiaj o wiele wygodniejsza, bo zobaczmy, ta taca owiana jakże wielką tajemnicą ułatwia nam złożenie ofiary, bo wrzucamy tutaj pieniądz, a kiedyś przed ołtarzem kładziono marchewki, kapustę, świeżo upieczony chleb i inne różne produkty spożywcze. I zobacz, jak potem ciężko było do końca mszy świętej wystać, bo miało się ręce brudne od czarnoziemu, brudne spodnie od mąki i innych różnych rzeczy, które trzeba było przytargać do kościoła. A teraz prosta rzecz i dodatkowo wykorzystywana na bardzo pożyteczne cele, bo na utrzymanie twojego kościoła parafialnego, na utrzymanie plebanii, na utrzymanie księży, którzy tobie posługują, udzielają sakramenty, głoszą Słowo Boże oraz na struktury diecezjalne. Więc wiele dobra w momencie, kiedy zadzieje się na ołtarzu ofiarowanie. Kiedy dajesz pieniądze na tacę, to pomyśl, że jest to twój prezent dla Jezusa. I tak jak kiedy idziesz na pogrzeb i składasz się na wieniec dla bliskiej ci osoby, tak tutaj możesz dołożyć się do bezkrwawej ofiary Jezusa Chrystusa na ołtarzu. I wspierasz Jego Kościół, gdzie są sprawowane Jego sakramenty.